Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w poniedziałek 21 sierpnia. Jak co dzień mamy przed sobą dwa hasła biblijne. Jedno pochodzi ze Starego Testamentu, z księgi proroka Jeremiasza i brzmi: Dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Panem. Drugie hasło zaczerpnięte jest z Nowego Testamentu, z listu apostoła Pawła do Kolosan, gdzie możemy przeczytać, jak Paweł zwraca się do nich: Módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej. Oba te teksty, pomimo że dotyczą zupełnie innego czasu i zupełnie innej sytuacji, łączy ze sobą chęć zwrócenia uwagi na to, jak ważnym dla każdego człowieka jest otwarcie się na Boga, otwarcie się na Jego słowo, otwarcie się na Jego działanie w życiu. Oba te teksty, kiedy sięgniemy do szerszego kontekstu, mówią o tym, że Bóg działa dla dobra swojego stworzenia, pomimo że nie do końca jest to działanie przez człowieka rozumiane. Jeremiasz opisuje znak, jaki otrzymał od Boga. Dwa kosze pełne fig. W jednym koszu były piękne, zdrowe i dorodne figi, w drugim zgniłe i do niczego nieprzydatne. Te zdrowe figi miały symbolizować lud, który został uprowadzony do niewoli. Lud, który otrzymał obietnicę powrotu po wielu latach służenia obcym do swojej ukochanej ojczyzny. Obietnicę, która była jeszcze rozszerzona w pewien sposób o słowo, które mamy dzisiaj przed oczyma, w którym Bóg mówi: Dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. A więc Bóg obiecuje, że ludzie ci po ciężkim czasie płaczu i tęsknoty będą mogli zacząć wszystko od nowa. Będą mogli budować swój nowy dom, swoją ojczyznę szczęśliwą i bogatą. Warunkiem jednak tego jest poznanie i zrozumienie, kto jest ich Panem, kto ich prowadzi, bez kogo nie są w stanie nic zrobić. Po wielu wiekach apostoł Paweł wskazuje zborowi w Kolosach, jak wyglądać powinno życie tych, którzy uwierzyli Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Zwraca uwagę na miłość w małżeństwie, posłuszeństwo dzieci w stosunku do rodziców, postępowanie rodziców względem dzieci. Opisuje, jak powinni swoje obowiązki wypełniać niewolnicy, ale i jak panowie powinni traktować swoich niewolników. Takie to były czasy. Ale wszystkim im zwraca uwagę, że to, co robią, jak się względem siebie zachowują, jak się do siebie zwracają, powinno wynikać ze świadomości, że każdy, nawet ci najwięksi panowie tego świata, mają nad sobą jeszcze potężniejszego Pana. Pana, który jest w niebie. Dlatego też nigdy nie powinni zapominać o modlitwie. Modlitwie z prośbą do tego Pana o mądre, otwarte na Bożą wolę serca, ale także modlitwę o innych. Siostry i bracia w Chrystusie, czy modlimy się o siebie nawzajem? Czy zawieramy w naszych modlitwach prośby do Boga o pomyślność, o błogosławieństwo nie tylko dla nas samych i naszych bliskich, ale także o innych, może nawet obcych? Tych, którzy głoszą Chrystusa słowem, ale i tych, którzy robią to swoim życiem, swoją postawą, swoim zaangażowaniem. Gdybyśmy to robili, na pewno mniej byłoby między nami nieporozumień, kłótni, zazdrości, zawiści, nienawiści i wszystkiego tego, co możemy zaobserwować w świecie, który nas otacza, a który zupełnie nie zgadza się z wolą Boga, który chce, abyśmy otrzymawszy od Niego nowe serca, wspólnie budowali Królestwo Boże już tu, na ziemi. Pamiętajmy, że Bóg powołuje nas do tego, abyśmy wypełniali Jego wolę. Starajmy się więc robić wszystko, aby podołać temu odpowiedzialnemu zadaniu, a On nas niech w tym prowadzi i nam błogosławi każdego dnia. Amen.